Dzisiaj przyjrzymy się kampanii promowanej przez Związek Banków Polskich, której celem jest przekonanie frankowiczów do zawarcia ugody zamiast prowadzenia procesu sądowego. Banki starają się przekonać nas, że ugody są szybsze, pewniejsze i łatwiejsze, a kancelarie frankowe oraz sami frankowicze są krytykowani. Ale czy można im wierzyć? Związek Banków Polskich rozpoczął kampanię promującą ugodę opatrzoną hasłem Ugoda lepsza niż proces. Na stronie internetowej bankiwpolsce.pl, która została stworzona na zlecenie ZBP, zamieszczono informacje i filmiki zachwalające korzyści ugód oraz krytykujące kancelarie frankowe i frankowiczów. Należy być ostrożnym i nie przyjmować bezkrytycznie informacji podawanych przez banki. Cały czas pamiętajmy, że kiedyś doradcy w bankach przekonywali, że kredyty we frankach są tańsze i bezpieczniejsze niż kredyty w złotówkach. Ugody też nie są tańszym, pewniejszym ani bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem niż proces sądowy. Choć ugody można zawrzeć w kilka tygodni, a na prawomocny wyrok sądowy trzeba nieraz poczekać nawet 2 lub 3 lata, to naprawdę warto. Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową może przynieść frankowiczom znacznie większe korzyści finansowe niż najlepsza ugoda z bankiem. Nie tylko bank odda nam wszystkie pieniądze, które do niego wpłaciliśmy, dostaniemy także odsetki oraz po ostatnim czerwcowym wyroku TSUE okazuje się, że być może frankowicze będą mogli dochodzić od banków również dodatkowych odszkodowań za bezumowne korzystanie z ich pieniędzy. Dodatkowo TSUE wskazał, że sądy bardziej przychylnie powinny pozwalać frankowiczom na wstrzymanie konieczności spłacania kredytu we frankach już zaraz po złożeniu pozwu, więc dłuższy czas oczekiwania na wyrok przestaje być problemem. Banki doskonale o tym wszystkim wiedzą, dlatego przeprowadzają agresywną kampanię promującą ugody, a ich celem jest przekonanie jak największej liczby frankowiczów do podpisania ugody, aby zaoszczędzić miliardy złotych. Banki chcą też wzbudzić niepewność i strach wśród kredytobiorców, dlatego atakują kancelarie frankowe, zarzucają im chciwość, zarabianie kosztem frankowiczów oraz przedstawiają argumenty, które mają podważyć zaufanie do adwokatów i radców prawnych. Banki twierdzą również, że negocjacje z bankiem mogą przynieść korzystne warunki ugody. Jednak wiele osób, które przeżyło te negocjacje, opisuje je jednoznacznie jako stratę czasu. Po kilkunastu latach spłaty kredytów frankowych saldo zadłużenia jest na ogół takie samo lub większe niż na początku. Jest to saldo sztucznie wykreowane przez banki dzięki nieuczciwym zapisom w umowie. Banki podczas negocjacji przeważnie nieznacznie je obniżają, natomiast wyrok sądowy redukuje takie saldo do zera. W kampanii medialnej banki przedstawiają również nieprawdziwe informacje na temat samych frankowiczów. Sugestia, że tylko osoby zamożne zaciągały kredyty frankowe, jest mylna. Większość frankowiczów to zwykli kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we franku szwajcarskim w celu zakupu mieszkań dla własnych rodzin. Banki przerzuciły na nich całe ryzyko walutowe. Banki w swojej kampanii stosują również czarny PR, krytykując kancelarie frankowe i oskarżając frankowiczów o próbę wzbogacenia się kosztem innych klientów banków. Jednak to banki same stworzyły nieuczciwe umowy kredytowe, a frankowicze, kancelarie frankowe i sądy jedynie przywracają sprawiedliwość. Na podstawie tych informacji warto być świadomym i dokładnie przeanalizować swoje opcje przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody z bankiem. Proces sądowy może przynieść znacznie większe korzyści finansowe i sprawiedliwość, a być może zachęci też banki, aby w przyszłości postępowały uczciwie. Czy naprawdę ugoda jest lepszym rozwiązaniem niż proces sądowy? To pytanie, na które musimy odpowiedzieć sobie sami. Warto jednak zawsze policzyć to samodzielnie, korzystając z kalkulatorów dla frankowiczów, które można znaleźć w internecie, lub pomocy kancelarii frankowych, a nie opierając się jedynie na tym, co mówi pracownik banku, zwany pieszczotliwie opiekunem ugody.